Do zderzenia ciężarówki z Volkswagenem Passatem doszło przed godziną 10. Oba samochody poruszały się prostym odcinkiem Krajowej 12 między Karczmą Borową a przejazdem kolejowym w pobliżu Konkolewa. Kierowca ciężarówki na głogowskich numerach rejestracyjnych przyznał, że nie ma pojęcia, jak doszło do poślizgu jego zestawu. Ciężarówka zahaczyła o jadący sprzeciwka samochód osobowy. Naczepa się zaczęła obracać i w poślizg spadła. Panu się coś stało? Nie. Ale niewiele brakowało z tego, co widzę po samochodzie. Tak, tak. 10-15 cm i było po mnie. Krajowa droga numer 12 między Lesznem a Konkolewem została całkowicie zablokowana. Pusta cysterna zablokowała oba pasy ruchu. Na miejscu tworzyły się spore korki. Kierowcy aut osobowych zawracali i szukali dróg objazdowych. Ciężarówki postanowiły czekać. Wezwana na miejsce policja zdecydowała o konieczności usunięcia pojazdu, do tego potrzebny był jednak ciężki sprzęt. Na czas usuwania trasującej drogę ciężarówki objazdy przygotowano m.in. przez Osieczne i Nową Wieś. Michał Wiśniewski, Panorama Media.pl.